Objęcie przez Donalda Tuska roli przewodniczącego Rady Europejskiej jest korzystne, gra na korzyść polskiej pozycji i naszych interesów, oczywiście w sposób pośredni. Dlatego, bo on reprezentuje teraz wszystkie kraje członkowskie, a już nie tylko Polskę. Natomiast to zdecydowanie dla nas jest korzystne. Natomiast czy na górze, czy na dole tej hierarchii? Po pierwsze, w różnych sprawach różnie ta hierarchia wygląda. Krótko bym odpowiedział, że ani jedno, ani drugie. Generalnie biorąc, na skutek tego, że nie jesteśmy członkiem strefy euro, to jesteśmy w drugiej lidze, nie w pierwszej. Natomiast od 10 lat, kiedy jesteśmy w Unii, awansujemy w ramach tej drugiej ligi, a w niektórych obszarach takich, które są jak gdyby niezwiązane z gospodarką, również bardziej. Także nasza pozycja się konsoliduje, umacnia. Natomiast ani nie jesteśmy w tym gronie trzech największych krajów, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, z znakiem zapytania przy Wielkiej Brytanii. Jesteśmy szóstym krajem, ale ta piątka jest w strefie euro, my nie. Także pozycja rośnie, ale to jeszcze nie jest pierwsza liga. Można powiedzieć, że Polska jest członkiem strefy euro z odroczeniem. Tak jak jesteśmy na przykład częścią unijnej polityki ochrony środowiska, ale przez długi okres czasu mieliśmy wyjątki, derogacje, odroczenia. Także my w zasadzie jesteśmy członkiem strefy euro, tylko z odroczeniem tego momentu wejścia w czasie, aż będziemy do tego gotowi. Natomiast nie mamy luksusu, czy nie wiem, przywileju, czy w ogóle problemu z wyborem, tak jak na przykład Dania czy Wielka Brytania, która w traktacie ma zapisane, że może, ale nie musi wejść. My jesteśmy w strefie euro docelowo. Jestem gorącym zwolennikiem wejścia, dlatego, bo po pierwsze zmierzanie do strefy euro w sensie spełniania tych parametrów zdrowia gospodarki samo w sobie jest dobre. Po prostu jest dobrze być zdrowym gospodarczo, mieć niski deficyt, niski dług, niską inflację, niskie zdrowie procentowe, nawet jeżeli się nie wchodzi. A jeśli już się te warunki spełnia, jest się zdrowym, to wtedy się czerpie korzyści większe niż gdyby się nie było, bo się czerpie z stabilności wielkiego rynku finansowego, ze stabilności tej waluty. Ułatwia to inwestycje, generalnie biorąc obniża koszty transakcyjne, ułatwia gospodarowanie. To jest trochę tak jak z kriokomorą. Jeżeli zdrowy wejdzie, to wyjdzie jeszcze zdrowszy, a jeżeli wejdzie chory, to wyjdzie chory. Czy bardziej jeszcze chory. Także to jest dobre rozwiązanie. I dodatkowo, to już rozumowanie pozagospodarcze, to jest dodatkowa polisa bezpieczeństwa geopolitycznego, dlatego, bo no nie przypadkiem tak szybko i nawet bardzo się starając i ponosząc z tego koszty weszły kraje bałtyckie do strefy euro, ponieważ będąc w tym twardym jądrze Unii Europejskiej jest się bezpieczniejszym. Dlatego Grecja przy tak ogromnym wysiłku i swoim i tych, którzy jej pomagali, jednak chciała pozostać w strefie euro. Także dzisiaj w tym niespokojnym świecie, przy zagrożeniu geopolitycznym ze wschodu, ze strony Rosji, agresji, wojny w Ukrainie itd., trzeba patrzeć również na członkostwo w strefie euro jako czynnik geopolitycznego bezpieczeństwa i w jakiejś mierze powiedzieć, że geopolityka bezpieczeństwa jest ponad względami gospodarczymi.